Tym miałem wystąpienie i nie miałem garnituru. Miałem krótkie rękawki. No i kto mnie uratował? Zbyszek Wasserman, ten, który tragicznie zginął w Smoleńsku. Wielka postać polityki prawicowej, no i PiSu. I mówi: Tadziu, ja ci pożyczę marynarkę, nie możesz bez marynarki. Wystąpiłem, trochę była za duża, to on był taki troszkę przy sobie, ale jak zszedłem i tym się dzielę na finał tej wypowiedzi, powiedział do mnie: Słuchaj, powiem ci taką historyjkę i dowcip. Kiedyś w Sejmie jakiś poseł nie miał marynarki i marszałek mówi: Proszę ubrać marynarkę, panie pośle. Ja nie muszę. Jak to nie muszę? Proszę nie kpić. Ja mam zezwolenie. A czyje pan ma zezwolenie? Panie marszałku, królowej brytyjskiej. Pan sobie kpi. Nie. A kiedy pan ma zezwolenie? Od kiedy? Jak byliśmy z delegacją Parlamentu Polskiego w Wielkiej Brytanii, to królowa na przyjęciu wieczornym marynarkę sobie zdjęłem, a króla powiedziała: Panie pośle, marynareczkę to pan może sobie zdejmować w polskim parlamencie. Niezłe, co?